Koleje Śląskie prowadziły nowy cennik. Ceny biletów miesięcznych na niektórych trasach wzrosną nawet o 25%. I tak na przykład za bilet miesięczny z Katowic do Tychów trzeba będzie zapłacić 20 zł więcej. Korekty dotyczą wszystkich rodzajów biletów. Zdrożała, i to sobie trzeba powiedzieć, przyznać wprost, taryfa kilometrowa, czyli wszystkie bilety kupowane z taryfy kilometrowej. Jednorazowe bilety, jak i miesięczne. Jednorazowe około 5%, miesięczne około 7%. Natomiast na wielu odcinkach przygotowaliśmy nową ofertę, bilety liniowe. Do dnia 1 lipca mieliśmy tych biletów liniowych 20. Po 1 lipca mamy ich o ponad połowę więcej, bo o 33. Bilety liniowe to jest odpowiednik, alternatywa biletu kupowanego z taryfy kilometrowej, ale jest to odpowiednik tańszy, obowiązujący na konkretnych odcinkach. I tak, między innymi na tych najbardziej popularnych liniach, zarówno na niektórych odcinkach będzie nieco drożej, ale będzie też nieco taniej. Przykładem odcinka, gdzie będzie drożej, będzie odcinek Katowice, Ruda, Chebzie, Gliwice, ale na przykład na takim długim odcinku jak Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gołonóg będzie taniej, ponieważ tam wprowadziliśmy nowy bilet liniowy. Czy ten cennik można nazwać cennikiem wakacyjnym, czy to już będzie na dłuższy okres? Ten cennik jest wprowadzony na dłuższy okres. Nie zakładamy jeszcze dzisiaj kolejnej zmiany tej formy dokumentu. Chciałbym podkreślić, że ostatnia podwyżka, ostatnia zmiana cen biletów miała miejsce w Kolejach Śląskich ponad 3 lata temu. I wtedy były to tylko podwyżki. Dzisiaj wprowadzamy zarówno podwyżki, jak i obniżki cen biletów. To taka różnica. Poza podwyżkami Koleje Śląskie postanowiły obniżyć ceny niektórych połączeń, na których frekwencja jest niska, tak aby zachęcić do podróżowania na tych trasach. Wzrosły też ceny dla gapowiczów ze 190 na 200 zł.